Kibice ledwo ochłonęli po świątecznym graniu z Kubą Błaszczykowskim, a już w najbliższy piątek czeka na nich kolejne piłkarskie granie w hali sportowej Częstochowa. Wszystko za sprawą 11. edycji piłkarskiej gwiazdki, na którą zaprasza rzecznik prasowy częstochowskiego Rakowa Radek Baran. Tym razem głównym tematem przewodnim jest 95-lecie Rakowa Częstochowa i też z tego powodu zaprosiliśmy kluby z regionu, tak aby uczcić właśnie ten jubileusz. Oprócz Rakowa zagra piłkarska gwiazdka, czyli zawodnicy złożeni z wychowanków Rakowa grających w Ekstraklasie oraz samych zawodników z lotu Ekstraklasy. Drużyna z eliminacji Furnipol, poza tym jeszcze Skra Częstochowa, Wiktoria Częstochowa oraz Stradom Częstochowa, także troszkę regionu, ale też zawodnicy z Ekstraklasy przyjadą do nas. No właśnie, kogo zobaczymy w drużynie piłkarskiej gwiazdki, kto już potwierdził przyjazd do Częstochowy? No bardzo liczymy, że do Częstochowy przyjedzie Jacek Magiera, czyli trener Legii Warszawa. Poza tym mamy potwierdzenie od zawodników m.in. z Piasta Gliwice, z Jagiellonii, Białystok. Myślę, że na dniach, najpóźniej w środę, będziemy ogłaszać pełny skład piłkarskiej gwiazdki, ale zawodnicy z Ekstraklasy pojawią się w hali sportowej Częstochowa w Trzech Króli. Zespoły zostały podzielone na dwie grupy po trzy drużyny. Zwycięzcy spotkają się w finale. Gramy raz 12 minut, czyli jak to miało miejsce w poprzednich latach. Czy na kibiców będą czekać jakieś dodatkowe atrakcje? Oj tak, bardzo dużo tych atrakcji, szczególnie dla dzieciaków, bo mamy dmuchańce, zjeżdżalnie, malowanie twarzy, kąciki artystyczne. Naprawdę tego jest bardzo dużo, no i warto podkreślić, że te atrakcje są darmowe. Także dzieciaki tutaj też będą mogły zagrać na Xboxach FIFA. Szczegóły tego, co przygotowaliśmy dla wszystkich najmłodszych, ale też tych starszych kibiców, znajdują się na naszej stronie internetowej i Facebooku, także można śledzić i tam dokładnie cały harmonogram imprezy jest udostępniony. Serdecznie zapraszamy. Początek piłkarskich emocji w Święto Trzech Króli od godziny 16:45. W imieniu organizatorów zapraszamy.